Okej, okay, udajmy się w takim razie dalej przez tą pustynię. Czemu na pustyni wszędzie są skrzynki? To jest nielogiczne. Maka! Chodź tu! Nie dołuj się. Tylko nie zaczynaj mi do tych gadek swoich. O tym, że jak to my zajęci jesteśmy. A gdzie jest Yuna? Ten tego. Cholera! Najpierw tacy Yuna, potem jestem osaczony przez te maszyny. No, wspaniały dzień. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o czymś. A. Dostaliśmy skrzynkę z 8 miksturami Albert. Okej. Okay. Ja tam płakać nie będę. Tylko z miksturami Albert jest jeden mały problem. Otóż mogą one być użyte tylko przez Riku, jeżeli mamy ją wdrożenie. Jeżeli nie mamy, no to masz problem. Tylko są one naprawdę przydatne, leczą praktycznie po... żeby nie spamać. 1000 we wszystkich. Overkill. Nie trafię. Tak wiem, wierzę. Jesteście przeciwnicy słabi, tej są trochę. Widzicie, same overkillery są. Fa 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 fa. A, teraz już tak szybko podziały nie idą. Hej, Kimari! Co, nie fajnie się po wydmach chodzi? O. Dobra, zjeżdżaj stamtąd. Chodź do nas. A, co jest? Yuna. Zniknęła. To nie twoja wina, Kimari. Powiedzmy. Dobra, ponieważ jak sami widzieliśmy, tędy nie przejdziemy, to trzeba iść w dalszą część pustyni. Dlatego jesteśmy na pustyni Sanubia, jeżeli jakkolwiek by to interesowało. Jest to naprawdę rozległa pustynia, więc trochę tutaj nas czeka. Ale coś my możemy wprowadzić. A, żołnierze. Mechaniczni. To raz. I możemy jeszcze to iść tak. Już tak, analog się włączył. Tak. No pat jest na tyle ciekawy, że o ile analog się wyłączy, to nie będzie odbierał sygnałów z kierunku lewego i prawego. To nielogiczne, ale nigdy nie twierdziłem, że to ma być logiczne. Swoją tego ciekawostką z tymi żołnierzami jest to, że można ich okraść, żeby ich zniszczyć. Jest to naprawdę dosyć nietypowy sposób radzenia sobie z przeciwnikami, ale działa. I jeszcze w dodatku dostajemy za te przymioty. Jeszcze raz ta sama grupka? A co? Okej. Okay. Teraz... O, nie wszedł mi krytyk. Overkill. A ty giniesz. O, ma spokojnie, Audon. Śpieszy się gdzieś. Dobra, biorąc pod uwagę, że nigdzie nie mamy w pobliżu Yuny, którą mieliśmy chronić, to i mi by się śpieszyło. Skrzynka! Riku! O! Hej, chłopaki! Gdzie jest Yuni? Zniknęła? No, chyba sobie żarty. Modelsza. Co za wspaniała stadniczka ze mnie. Wiecie, jest coś, o czym chcę wam powiedzieć, ale nie mówcie nikomu. Nie gap się tak, no. Wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na wyspie Beacon. Jest tu miejsce, które Albert nazywa swoim domem. Tam jest Yuni, jestem tego pewna. I Albert musi ją uratować. Uratować, chyba polwać. No, ale o co ci chodzi? Ważne, że jest bezpieczna. No właśnie. Zabiorę was tam, jeżeli... Obiecacie mi, że nikomu o tym nie powiecie. Zwłaszcza nie Jewinitom, okej? Wiem, że oni nie lubią nas, ale... Kto wie, co by zrobili, gdyby wiedzieli? Ej, o co teraz skażesz, Yevon? Yevon zrobiło coś bardzo złego na... No cóż, wy, Albert, musieliście na to zasłużyć. Czy moglibyście się przestać kłócić? Błagam.
Błagam, tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz o tej wyspie, okej? Łaka, dalej no. No dobra, obiecuję. Zobacz. No, wiedziałem, że się dogadamy. Tylko najpierw skrzynka. Dwa etery. Kolejna skrzynka. 8 mixol bet. Tutaj można taki zapas tych mixtur albez sobie... No tak. A mało co bym nie nadpisał. A kulturalnie nie nadpisuję. Tutaj można sobie robić taki zapas tych mixtur albez, że wam wystarczy na długo. Tędy. Tak wiem, ona miała prowadzić. Jak jej tak zależy? Ej. Pozwólcie, że ja się zajmę machinami. Mogę je rozebrać na części. To o czym mówiłem. Aha. Przydatne, to nie powiem. Próbujemy? A co mi tam? Aha, 32. Opcji! Sobie mogłem go okres. Na co by wyszło? Jeszcze w dodatku będą sobie pewnie graty. Ale ci. Okej, coś jeszcze dostałem oprócz tego. Chodziło mi mianowicie o poziomy sfera, ale to już nie tam. O lulu, jak miło. Będzie musiał teraz przejść mu niżej. Mam adaptować. Pewno tędy. Tak. Jeszcze ma, że ona się zgubi na mną. Tego by mi jeszcze brakowało. Wow, co to? Okej, dobra. Wiesz co z tym robić, nie? Overkill. To jeszcze tego ptaszka. To jest podatny na ogień. Aha! Myślałem, że ktoś zamawiał pieczone łódka. Ohoho! Albo Hot Wings. Ohoho! Dobra. A tak na poważnie dałem już sobie spokój z suchymi żartami. Ostatnio byłem na wycieczce do wina. Nie powiem, było całkiem przyjemnie, ale tam padło tyle suchych tekstów. Tak dużo ich było, że nawet ja już mam ich dość. Nawet ja, osoba, która kiedyś sama potrafiła załamać ludzi poziomem swoich żartów. Komary zamiast Christie powinny wysysać tłuszcz. Podoba mi się. Dałbym, lubię to, ale nie mam jak. Nagrywam. I raz. Pudło. Dwa. Ali. A łaka. Boże, czemu łaka ma tak dużo? To chyba ja po prostu wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Ja swoją drogą. Czy wiecie, co by się stało, gdybym dostał w tej chwili SMS-a? Nie? To już wam uświadamiam. Okej. Chciałbym przejść tutaj, zobaczyć co tutaj w ogóle jest. Skrzynka, wiedziałem. Byłem pewien, że tutaj coś musi być. Ktoś dostał level upa swoją drogą, wiedziałem. Byłem tylko pewien, tylko... jakoś... Nagle mi to wypadło z głowy, nie chciało mi się tutaj wchodzić, tak i tam. Dobra, dajmy spokój. Ej, momentami dochodzę wniosku, że to ja ją prowadzę, nie ona nas. O. Dziękuję. O, tego bym jeszcze trzeba było. Kaktuary... A, podobnie jak w innych częściach Final Fantasy... mają cholernie irytujący atak Thousand Needles. A co ja pamiętam, że spadłem na kaktuara, który na nią użył 10... Dobra, bałem się, że będzie nieco gorzej. Aha! Czy tylko ja to widziałem? Jeżeli ktoś nie widział, ten przeciwnik ma jedyne 45 000 punktów życia.
Dobra, jak chcę. Ech, może mnie jeszcze trafi. Na ślepo. Miłe tak! Oh yeah. Ej, kolejna Blizzarda. Znaczy Blizzarda, Watera, obojętnie, byleby był to czar A. Znaczy byleby był to czar wodny albo lodowy. Niku, chodź tu, może ma, on ma coś, co można ugrać. Give it to me. O, Shadow Gem. Gemy są jednymi z najbardziej użytecznych przedmiotów. Jakie można? A, bo Lulu ma... Zapomniałem. Właśnie nie wiem, czemu pasek Lulu się napełni w momencie, kiedy Torviku obydwa. Nie, ale naprawdę, Gemy to jest jeden z największych cudów, jaki można wymyśleć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Liku normalnie nie ma specjalnie mocnego ataku. Okej, dobiję do 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to ja sobie użyję wyzajba. Jeha! No tak, może jeszcze mnie zjesz. Ej, żarty żartami. On napadem mnie zjadł. To ile on ma HP? Jeszcze tylko jakieś... No super. Sobie mogę hej, zrzucić na wszystkich. Byłoby trochę lepiej. No ale co, ja się znam. Ciekawe, czy z nim jest podobnie jak z... tym robalem z Finala Szutki, który nas pochłania, a potem lądowaliśmy w jego wnętrzu. Jakkolwiek odpowiednio by to nie brzmiało. Oj, dobra, ale ej, spokój, a kto go oślepi, to mi interesuje w tej chwili. Okej, Blizzarda. To jeszcze punktów życia trzeba mu zdjąć? A. Serio? To boli. A czyli on nic nie robi tak naprawdę. A, Shadow Gem działa na zasadzie Demi, czyli ataku Gravity. Nie wiedziałem. No skoda. No bo zawsze to... Zawsze to 9999 barzeń. Piechotą nie chodzi. No dobra, co ja chciałem? No, skoro już mamy okadię, niech tylko Albert. Łapcie ludzie. Tatku, jest to o tyle ciekawa mikstura, że nie tylko leczy HP-ki, ale również statusy niektóre. Mówię wam, że się umierasz. Dobra, dochodzimy powoli do końca. No super, już nic nie ukradnę chyba. Jeszcze tylko 7000 punktów życia. Pudło. Okej, Aulan. Mordo ty moja. O Boże, jak to długo idzie. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę doświadczenia za to dostanę. No 45000 punktów życia litości. No tak. Jasne. Już daję ci wykonać tego Quake'a. Już to widzę. Overkill. Hell yeah! Jak jeszcze overkill? A złapałem, to musi być dużo ekstra. 3000 z overkillem. 3000 z overkillem za coś, co miał 45000 punktów życia. Wy chyba sobie żartujecie. Czuję się oszukany. Okej, Lulu schodzi jeden w dół, żeby dostać bio, które tutaj w tej wersji Final Fantasy nie zadaje obrażeń z tego, co pamiętam, tylko otruwa przeciwnika. Co im jest faktu, że dosyć sporo przeciwników jest na to podatnych, więc cóż, żyć nie umierać. Okej,
w tej części pustyni to już wszystko, czy idziemy dalej? Coś tu jest napisane. Dalej jest jakieś tam miejsce. Ale nie odczytam. Jakie? Ta pustynia jest za duża. Naprawdę? Jak jeszcze trafię tego wielkiego... Nie, chciałem powiedzieć, że jak jeszcze trafię tego wielkiego czerwia, to już nie będę z nim walczył. No przepraszam. Sfer poziomu pierwszego mam wystarczająco. Zresztą pewnie nikt ich nie potrzebuje w tej chwili, więc... O czym my tu w ogóle rozmawiamy. I... A 3000 AP za... 45 tysięcy punktów życia? No okej. Okej, tutaj chyba są... O szlak... Sprawdzę coś. O, szlak, szkoda. Chyba, że... Może ty? Nie. Kurde. Kiedyś miałem, tylko nie wiem jak. Sprawdzę, czy mogę któryś broń naładować w ten sposób. Nie, szkoda. Mój ambitny plan polega na tym, że... Wow! To by było ciekawe. Plus 10% do magii? Musisz nie mylać. Znowu ta sama grupa. Tempting Strike! Hooray! Okej. Momentami to się czuje, jakby to było wręcz zbyt proste. Ale... No lecz. Nie czepiajmy się do bieżków. Ej, level upy. Dobra, Auron dostaje albo dobre. Nie, ty tu nie idziesz. Ty idziesz tu. I dostaje albo Breaka. To jest naprawdę wspaniałą umiejętnością. Armor Break zmniejsza obronę przeciwnika, co sprawia, że obrażenia, które on dostaje, są znacznie większe niż normalnie. Żyć nie umierać. O, save point, jak tam widzę. I w sumie się zastanawiam, czy tam iść, czy nie. Najchętniej bym dał im mapkę i zobaczył coś więcej na tej mapie, bo w tej chwili nie widzę tutaj nic. O, super. Cześć. Okej. Spadaj. Co za czuję? Łaka. Po dwa i... Fire. Dla mnie osobiście ta pustynia jest nieco za duża. Ja wiem, że to ma nadawać takiego, że... takiego poczucia, że my jesteśmy w jakimś wielkim miejscu i w ogóle... można się tutaj niemalże zgubić, bo wiecie, no pustynia, jak na to nie patrzeć, ale... litości. Tu jest skrzynka. Jeszcze nie wiem, z czym, ale zaraz się dowiem. Ej, w następnej walce idzie overdrive. Jest mi z tym naprawdę świetnie. No to ciebie może niekoniecznie, wiesz? Hold on. Aha. Wróć. Fajer. Patrz, ma tu zaraz niespodzianka. Lul, nie amany. To będzie zdziwienie. No, to było niemiłe. Ale co ja się tam... O, oh, wow. Całkiem szybko idą te poziomy tutaj. Boże. Power Field plus 200 HP. Miło. Odrobina punktów życia nigdy nie zaszkodzi. To się jeszcze nie. A tu jest skrzynka. Idę do skrzynki, idę do skrzynki, a potem... się cofam pół kilometra. Dostałem 2 megapotiony. Hurray! A megapotiony też są naprawdę przyjemne. Co do tego, wy widzicie, jaka ta pustynia jest bezkresna.
To nie motywuje do dalszego działania. Chodźmy, no będę. Może ktoś pyta, dlaczego używam Vedrive'a, skoro teoretycznie mógłbym go na przykład dostawić na bossa, ale przypominam, że... O tym mówię. Że akurat Shinji dostaje Vedrive'y za używanie ich, więc im częściej ich będę używał, tym lepiej. Naprawdę. Pudło. Bardzo śmieszne. Łaka. Objection! No, naprawdę, co walkę praktycznie dostaje poziom. To jest dziwne. A to jest Mental Break. Aha. Ja wolę się upewnić. Mental Break, o ile dobrze pamiętam, zmniejsza obronę magiczną. Tak, Armor Break fizyczną. Aha. Okej, okay, z tego co widzę, mam tutaj save point, a poza to jeszcze jakieś 15 tysięcy potyczek losowych. Nie, nie jest kogo okraść. Miło. Liku, masz robotę. A właśnie masz robota. Aha, ha. Dobry słuchaj, nie jest zły. Miał? Jak śmiałeś? No, totalny brak poszanowania dla kobiety, no. Dodatku, czy w tej grze prawa simowa nie istnieją? Robot nie ma prawa wystąpić przeciwko człowiekowi. Aha. Czyli tutaj mamy teraz dwie ścieżki do wody. Jeżeli pójdziemy w lewo, to będą mocniejsze, jeżeli w prawo, to słabsze. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Idę w lewo. Ja bym nie poszedł na trudniejsze potwory. Ja bym czegoś nie zrobił. No to. No proszę. No problem. Cały czas noszę wrażenie, jakby moje postacie były znacznie silniejsze niż w poprzednim podejściu do gry. Odwrotnie niż w Holocrosie. W Holocrosie cały czas miałem wrażenie, że... Ej, taka była łatwiejsza na pierwszym podejściem. No tutaj mam zupełnie odwrotne wrażenie. A co, ja się znam. No jak wszyscy tak poziomy to walkę dostają. W sumie nie powinienem się aż tak dziwić. Okej, okay, Power Seal. I jak już mówiłem, takowych sfer mam wystarczająco dużo, żeby ich nadużywać. Wow. Nie wyglądały te ruiny, gdyby się mnie ktoś pytał o zdanie. Jestem przekonany, że się mnie się nikt nie pytał. Wow. God damn it. Ow. Riku, masz robotę. Juhu! Tak, ukradnę obie skrzydła. Au! Wiecie co? Mam pomysł. Sprawię tylko, żeby wszyscy dostali expa i zrobię to samo co z ostatnim. Zastanawiam się, czemu akurat skrzynki trzeba okradać. Nie rozumiem tego. Ops, pudło. Okej, okay, jeszcze ty powinieneś dostać expa. Najwyraźniej może. Czarny. Trzy lancet. Mam no lancet. Audon, masz fuchę. Znowu. Prey, hunting for prey. Hej. Raus mnie stąd.
Siema. Fajnie było? Boże, a tych level upów to naprawdę jest dziwnie długo. Okej. Emma, na fear. Ale tak mi teraz brakuje Juny, żeby ktoś mi mógł leczyć moje postacie. No nie wiecie sobie w tak. Okej. To. Właśnie wybija północ. Nawet nie zwróćcie na to uwagi. Dobra, item. High potion. Nie powinno być. Skrzynka. Skrzynka. Katem. Skrzynka. Otrzymałem eliksir. Jej. Miło mi. To jest w całej części pustyni dopiero. Dobra, już widzę, o co im chodzi. Już widzę, o co im chodziło z tym, że po tej stronie są silniejsze potwory. Żeby to jeszcze było tego warte, okej, okay, ale oni mają 16 tysięcy HP i dają po 1800 ek. Spaj, jeżeli zrobimy over... Chwila. Dawaj, potwór. Aha, to nie było mądre. Nienawidzę cię! No tak, a czego innego się właściwie spodziewałem? Coś może flipa tak zadziała? Jeżeli trafię. Tak, zadziała. O kurde! Wiecie, że on żartuje. Au! Znaczy to chcecie, ale to bolało. To ja może sobie ucieknę, co panowie? Ała! No chyba myliłem się, on nie ma 1000 needles, on ma 10,000 needles. To jest jeszcze gorsze. Wiecie, 1000 needles to pikuś. Bo 1000 needles zada wam 1000 obrażeń. Ten 1000 needles zabije was na hita. Czokolwiek by się robił. Pewnie sugeruję, że nie mogę tędy przejść. Błagam, nie! Nie, nie, wiesz co? Fo. No, pudło. A tylko spróbujesz. Już się bałem. Może mi się uda? Okej. Okay. Au. Spadaczyłem. Naelektryzowana woda, ale łaka się tym nie przejmuje. To nie miałem faktu, że owetki lata i czułem. I mam szczerą nadzieję, że coś ciekawego za to zostanę. Hmm. 12 tysięcy AP powiadasz. Całkiem sporo. Co daje ta piłka nowa? Inicjatywę. Daj nam inicjatywę! Ustawodawczą. Ho, 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 suchar. Człowiek suchar! Anyways. Agility plus 2. Siła plus 4. Uko. No, bo chyba możemy tędy pójść, co? Pomagam, powiedzcie, że możemy tędy pójść. Bo nie chce mi się aż tak wielkiej drogi cofać. Okej, okay, czyli chyba mogliśmy. We're not strangers too long. Aha, burza piaskowa blokuje mi drogę. Wiem nawet, co tam jest. I powiem o tym w swoim czasie. Ale na razie mam nadzieję, że to nic groźnego. A to co mechy. A mechy to mogę. No ładnie moje wyższe na hita. To po prostu do siły najwyraźniej się przydało.
A no, no, dzięki za granaty. Idziemy do miejsca, o którym nikt teoretycznie nie wie oprócz Riku. Jestem prawie, że pewien, że tam znajdziemy odpowiedź na wszystkie nasze pytania i nikogo złego tam nie będzie. No wow, super, strasznie miło się z wami. Raz. I dwa, ale zrobię overkilla. Bo mogę. This ends now. Farewell. Haha, udało mi się. Nieźle. Czuję to łatwo. Zacznę uciekać z walk tylko po to, żeby nie dostawać poziomów. Bo to jest zbyt proste. Okej. No bo na magiczna plus jeden. Wiedziałem, że coś tu będzie. I dalej pewnie też coś jest. A no. Skrzynka. A w skrzynce. Mercury Crest. Jakby się ktoś pytał, jest to przedmiot kluczowy. I są one potrzebne do blokowania później ostatecznie broni dla naszej postaci, więc... cóż, to że go mamy, to tylko tym lepiej dla nas. Goddammit. Co tego... To trochę dziwne, że akurat na... ogień są podatne tej spory, biorąc pod uwagę, że... powinny być przyzwyczajone do takiego skwarłej, co panuje na pustyni. Gry typu JRPG potrafi mnie zaskakiwać w niej jeden sposób. Okej. Kolejna skrzynka. Ej. Moja skrzynka. Wow. Okej. Dużo w końcu tak, on nie może jej atakować. Powód jest prozaiczny. Absorbuje woda. Akurat Shinji ma broń nasączoną żywiołem. Miejcie szlak. Nasączoną żywiołem wody. Ten konflikt mi się naprawdę nie podoba, ale co ja mam w tej kwestii do powiedzenia? Mam nadzieję, że sam siebie zaatakuje. Przynajmniej. Armor break! Widzieliście teraz obrażenia były w granicach 1200. O w mordę. Ogarnij się. Oczywiście Fira się nie zmieni, jeśli chodzi o obrażenia. No. Natomiast właśnie go uleczyłem. Na razie chodź do Riku. Riku, masz robotę! Okradnij biednego kwiatka. Nie, akurat w tym wypadku, jeśli chodzi o tego kwiata, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że... jest on podatny na ogień, no bo wiadomo, kwiat. Ale... wytrzymacę. Ale że... wszystko inne... to bez sensu. O, zaraz mi skonfrontuję kogoś jeszcze. Taki Mariego, ten, który najwięcej robi u mnie w drużynie. Czemu wszyscy się na Lulu wzięli podczas tego show nie swojego? Dziękuję. Jak miło. A w skrzynce... 3 mega eliksiry! O, w mordę! Wow. Nie, nie tu. Powiedziałem tu. To
wcale się z nimi nie zapracować. Wiedziałem, że to coś będzie. To było zbyt przewidywalne i oczywiste. Okej, skrzynka. A w skrzynce jest... A właśnie są dwa eksplotiony. Pamiętajcie, dzieci, przemierzanie bezkresnej pustyni trwa wieki. To nie jest wcale fajne. Dosłownie zasypiam. Jak tak dalej pójdzie, to usłyszycie moje chrapanie. Nie wiem, jak się z tym czujecie, ale... Aha. Nie uważam, że ta gra jest nudna czy coś. Wręcz przeciwnie, naprawdę lubię Final Fantasy X. I to nawet nie za na przykład poszczególne postacie. Tylko lubię ją za całą kształt, ale niektóre fragmenty są naprawdę nudne. W takim wypadku naprawdę żałuję, że nie mam broni krem, a no encounter, dzięki czemu mógłbym sobie przejść bez potyczek losowych. Zwłaszcza, że moje postacie są dosyć silne, nie muszę ich jeszcze wzmacniać jakoś specjalnie. O, cześć, tęskniłem się za wami. I po prostu przejście przez całą tą pustynię, gdzie jeszcze w dodatku muszę znaleźć parę skrzynek. To te potyczki osoby po prostu to spowalniają. Nie stanowią one zbyt wielkiego wyzwania, pewnie dobrze mógłbym zostawić na autofajerze, gdybym takowego miał. Nie sądzę, żeby to zrobiło jakąś wielką różnicę. Dobra, z siatków sfer daję chwilowo spokój. Przejdę obok. Nie, bo tu nie ma skrzynki stwarzanej, ale w sumie zobaczyć mogę. Znaczy, pamiętam, że za pierwszym razem jak z nimi walczyłem, to... sytuacja była o tyle ciekawa... No super. Sytuacja była o tyle ciekawa, że... co ja chciałem? Boże. Tak, sam siebie. Że miałem broń, która mogła nałożyć status specyfikacji. Może sleep attack? Aha. Ja sleep może wejść. A tylko może. O tym mówię. A skoro wszedł... Om nom nom lancet. Nom 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 nom. A skoro śpi, to ja go mogę z czarów traktować, a on się nie obudzi. Jak już mówiłem, nie pytajcie się mnie, gdzie jest logika. Jeżeli napady je oczekujecie od takiej gry, to... Pamiętajcie, dzieci, jeśli śpicie głębokim, magicznym snem, to nie ma wręcz szans, żeby jakikolwiek czar was obudził. Choćby was spalali żywcem, choćby rzucali wam na twarz ultimę. To wy sobie będziecie słodko chrapać i drzemać. Wy wiecie tak jak ja teraz. Ale o tym się nie wspomina. Jak zaraz się czegoś nie napije, to coś mnie trafi. Długo jeszcze? Dwie tury. Znaczy... dwie chwile w ten sposób. Ciekawe się obudzi przez to. A nie. O wow, gratuluję. Refleksu, jeszcze się obudziłeś, stary. Overkill! Nie, tam to się podoba. Czy jest tutaj skrzynka? Nie. Szkoda. Ale skoro nie ma, to możemy iść dalej. Tędy! O, serio. Riku, co jest? Oj no, piknik sobie urządzili, no. Nisko te sprawy. Co? I ona jest tam?
O, z wszystkich innych miejsc. Chodźmy! Wow. Wow, ale skąd to te biesy się wzięły? Gdzie jest Yuna? Keaku! Kto nas atakuje? Jeven. Głado. Keaku! Keaku! No ładnie. Ja rozumiem, że zabiliśmy Simurę. Wojna między Yevon i Albed? Mijcie się! Głado przybyli po przerwaczkę. Ojcze. No naprawdę. Ja wiem, że zabiliśmy Simura, ale też chyba aż tak. Jesteście przyjaciół, Miliku? Nie stójcie, pomóżcie nam. Wychodźmy tych Głado z naszego domu. Alright. Miliku, wszystko w porządku? Kto? Sid. Lider Albed. Jest moim ojcem. Chodźmy. Tak, musimy uratować Yuni. Nie tylko Yunę, prawda? Racja. Żeś tak kulturalnie w Save Point Lee. O, dziękuję. Wiedziałem, że się dogadamy. All right. Widzimy się w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy Final Fantasy X, kiedy to wejdziemy do domu Albert. I pomożemy jej rozprawić się z biednymi